Spotkanie młodych, zalogowani w Jezusie, uważam za... Był taki czas, kiedy Jan żył wśród nas. Mocno! Nie słyszę! Spoko to był gość, sama skóra i kość. Spoko to był gość, sama skóra i kość. Wybrany nie był wcale, a same robale. 11 już raz będzie młodych spotkań. Nie ma nad czym myśleć, przyjeżdżaj na nie. Chociaż się widzimy po raz pierwszy, to czujemy się jak dawni znajomi. Zechciej nowego klimatu zakosztować. Przygotuj serce, by się w Jezusie zalogować. Ma potrzeba uzdrowienia, uzdrowienia chorych serc. To zalogowanie nie jest wirtualne, choć pozory mylą, jest całkiem normalne. Na spotkanie w Ołcinie młodzież się zbiera, by przeżyć kilka dni bez komputera. Znowu się zawiesił. Co za Windows? Control, Alt, Delete. Ja naciskam z gorączką na spust. Uważam za... Rozwalam maszynie mózg. Pociski z ciekłością grzęzną w koronie. Rozkładam bezradnie dłonie. Enter, poszło. Mało bitów ma chyba ten komputer, bo trudno się przesuwać w nim. Ławetny klucz do miasta Wołczyna. Rządźcie sprawiedliwie i dobrze. Koncert, takie wyładowanie emocji po podróży i tak dalej. Później nabożeństwo, które pozwoliło przeżyć ten czas tak bliskości z Panem Bogiem. Przez chrzest w ogóle Chrystus nadaje nam nową tożsamość. Zostajemy przecież wyzwoleni od grzechu. Jak wcześniej byłem taki malutki, nie pamiętałem tego. Teraz mogę to przeżywać na nowo i odkrywać prawdę. Mała, ten, który pierwszy umiłował mnie. Jezus, tylko Jezus Panem jest. Niech ten zewnętrzny wpis na twarzy Jezusa będzie potwierdzony wpisem Chrystusa w wasze serce. Przyjechałem do Wołczyna, ponieważ chciałem to przeżyć z opowiadań innych. Wydawało mi się, że to jest bardzo fajne. Jak jestem w domu, to mam mniej czasu, żeby się pomodlić, a tutaj przychodzę tak, żeby się odnowić, tak żeby znowu się nawróciła. Ogarnij mnie. I dotknij mnie. Dotknij mnie. Dotknij mnie. Jezu. Dla mnie jest czymś ważnym, że tutaj można doświadczyć też wspólnoty z ludźmi. Jest to miejsce, gdzie mogę jakoś odpocząć po całym roku pracy, nauki. Tutaj na Wołczynie młodzież bardzo często przychodzi, aby się wyspowiadać, aby porozmawiać, aby znaleźć ten czas właśnie pojednania dla Pana Boga. Duchu, zmieniaj mnie, zmieniaj mnie, zmieniaj mnie, zmieniaj mnie, Ojcze. Znajdują się różne formy modlitwy, nie tylko wyuczone, tylko także przez śpiew, przez taniec, to jest właśnie wspaniałe. Pokaż
się mi choć jednego, kto oddał życie Panu, zawyżył Jego miłości. Powiedział, czyń ze mną co chcesz i przegrał życie. Bo ci, którzy zaufali Mu, bo ci, którzy zaufali... Pan Bóg zmienił nasze życie, stąd też nazwa zespołu New Life, czyli nowe życie. To odciska trwały ślad na wszystkim, czym jesteśmy, na emocjach naszych, na naszym planowaniu, na naszym myśleniu. Wyłowiłem tałkę w zupie ogórkowej. Można takie fajne info dostać o Panu Bogu, że to zwala z nóg normalnie. No i jak studnia to jest wołczym, to ja biorę wiadro i tak te informacje tak zabieram, nie? Tak całymi wiadrami, litrami, nie? Czym jest chrzest? Chrzest to jest śmierć starego człowieka, tak? A, no to stary musi umrzeć, tak? Przez chrzest, zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie. Wybaw mnie, Boże, bo woda sięga mi po szyję. Ugrzązłem w błotnej topieli i nie mogę znaleźć oparcia. Trafiłem na wodną głębinę i nurt mnie porywa ze sobą. Nie ma poganina. Szukać korzeni, szukać źródła, szukać sensu. Nie ma niewolnika. Wyczuwali, że jest gdzieś blisko źródło. Nie ma człowieka wolnego. Nie ma mężczyzny. Nie ma kobiety. A tym źródłem to jest chrzest. Wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Iwono Lucyno, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Co oznaczają te wody? Te wody chrztu. To wody śmierci. To wody grobu. Tak jak Chrystus wszedł w śmierć, tak jak złożono Go do grobu, tak samo chrześcijanin, wchodząc w wody chrztu, wchodzi w doświadczenie śmierci. Nie chodzi tu o śmierć cielesną. Chodzi o śmierć duchową. Chodzi o tą prawdziwą śmierć. Jak Chrystus umiera dla grzechu, tak samo możesz ty umierać dla grzechu. Możesz umierać dla grzechu i zmartwychwstawać. Nie dziw się, że powiedziałem ci, trzeba wam się narodzić powtórnie. Ten rok, który minął, był dla mnie naprawdę rokiem bardzo owocnym i bogatym w sposób, jaki przekazywano Słowo Boże. Zmartwychwstanie ciała i życie wieczne. Wierzę. 4 lata temu zaczęłam z moim narzeczonym już chodzić do kościoła, obchodzić święta z jego rodziną, uczestniczyć w tym wszystkim. Po prostu przyszedł moment, kiedy dojrzałam do tego. Przyszliśmy wnuka niedawno, w związku z tym piękny moment, kiedy takie maleństwo urocze jak aniołek znajdzie się w rodzinie chrześcijan. To jest taka sfera, którą się po prostu przeżywa. No i to jest takie niepowtarzalne i to nie jest raczej do pisania, trzeba po prostu przeżyć. To jest przede wszystkim Jezus i to jest to, dla którego każdy z nas tutaj przyjeżdża. Tu jest Bóg i koniec. Dobry, bo czym byli serce zły.